ostatnio do kogokolwiek dzwonię, połączenie wyptaje od strony, a moje ulubione danie patrzą mnie w język. Sąsiedzi w mieszkaniu obserwowali, jak pozbywałam się wersów pełnych rzęs i trochę gliny, z której nie ulepię już nic, na podobieństwo tego, co jeszcze wczoraj kochałam. Jedynie Joanna mnie rozumie i zjawia się w drzwiach, kiedy na dobranoc moi wrogowie mówią, że jutro to, co po sobie zostawiłam u kogoś w domu, przestanie cokolwiek wnosić. Świat wie, że to sen najkrótszych możliwych, ale było w nim rzesie. I ta świeca wypalona do końca, bo przy niej rozmawiałam z poetą o tym, co miałam przemyśleć. Dziękuję.